Witam Was w 31. odcinku podcastu Historie Biblijne. Będę dzisiaj kontynuował omawianie kalendarza biblijnego. W poprzednim odcinku omówiłem pierwsze miesiące, czyli Nisan. 14 dnia tego miesiąca była Pascha, czyli święto, podczas którego został zabity Jezus. Drugi miesiąc, który wtedy omówiłem, to był Ijar, wtedy przypadała druga Pascha dla tych, którzy byli nieczyści w tym pierwszym miesiącu Nisan. Trzeci miesiąc to był Siwan, czyli miesiąc, kiedy Przypadała pięćdziesiątnica. Tradycja żydowska podaje, że w tym miesiącu król Dawid urodził się, że urodził się czwartego siwan, 1040 roku przed naszą erą, a zmarł 6 Siwan, 940 przed naszą erą. W dziejach apostolskich czytamy, że tego dnia chodzi o szósty siwan, został wylany Duch Święty podczas dnia pięćdziesiątnicy. Czwarty miesiąc to był Tamus, czyli miesiąc, w którym zaczęto burzyć zarówno pierwszą, jak i drugą świątynię. O tym będę dzisiaj mówił przy omawianiu też piątego miesiąca. Dzisiaj właśnie kolejne cztery miesiące, czyli piąty, szósty, siódmy i ósmy. Ab to piąty miesiąc w kalendarzu religijnym, a jedenasty w świeckim. Ten miesiąc przypada na przełom lipca i sierpnia. Możecie więc sobie wyobrazić, że był to najcieplejszy miesiąc. Nazwa pochodzi od babilońskiego boga Abu i chyba z tego powodu nie występuje ta, ta nazwa w Biblii. Na przykład Wezdrasza 7, 7:9, 7 rozdział, 9 werset czytamy. Wyznaczył bowiem wymarz z Babilonu na pierwszy dzień pierwszego miesiąca, a dotarł do Jeruzalemu pierwszego dnia piątego miesiąca. Dowiadujemy się zatem, że Ezdraż wraz z podróżującymi z nim Żydami podróżował do Jerozolimy przez cztery miesiące i dotarł tam właśnie w miesiącu Ab, pierwszego dnia tego miesiąca. Ezdraż użył jednak liczebnika, piąty miesiąc, a nie nazwy Ab. Wiele wieków wcześniej, właśnie w tym miesiącu, zmarł także pierwszy arcykapłan. W księdze Liczb, 33 rozdział, werset 38, czytamy: Wstąpił Aaron, kapłan, na górę Chor i umarł tam w czterdziestym roku po wyjściu synów izraelskich z ziemi egipskiej pierwszego dnia piątego miesiąca. Tradycja żydowska podaje kilka innych dat. Na przykład 7. A. 67. roku podpalono zapasy żywności, co gdy później krócili Rzymianie, szybciej doprowadziło do głodu. Jak pewnie wiecie, w 66. roku naszej ery, czyli rok wcześniej, wybuchło powstanie przeciwko Rzymianom. Żydzi wypędzili Rzymian. Niestety podzielili się na frakcje, konkretnie trzy, i zaczęli walczyć sami ze sobą i właśnie w 67 roku doszło do wojny domowej w samej Jerozolimie. Żydzi zamiast przygotowywać się do powrotu Rzymian zabijali samych siebie i właśnie w miesiącu ab 67 roku sami zniszczyli sobie zapasy żywności. W poprzednim odcinku mówiłem o czwartym miesiącu, że 17 tamus Życi obchodzą post, bo tego dnia, w roku 70, przyszły cesarz rzymski, Tytus, zdobył Jerozolimę. Tamtego dnia zaczęło się łupienie i niszczenie. Księżniczka Berenike prosiła Tytusa, aby oszczędził świątynię. Została ona jednak podpalona w miesiącu piątym, dokładnie 9 ap, i spaliła się doszczętnie następnego dnia, czyli 10 ap. Józef Flawiusz, piszący wojnę żydowską, napisał, że zdarzyło się to tego samego dnia, w którym poprzednią świątynię spalili Babilończycy. Jeżeli to prawda, to zarówno pierwsza, jak i druga świątynia spłonęły i zostały doszczętnie zniszczone 10 ap. Biblia potwierdza, że starożytni Żydzi puścili w miesiącu ap. Zachariasza siódmy rozdział werset trzeci znajdujemy pytanie Izraelitów do Boga. Czy w piątym miesiącu mam obchodzić pokutę z płaczem i postem, jak to czyniłem przez tyle lat? Gdybyście szukali tego wersetu w swoich bibliach, to możecie go znaleźć w Zachariasza, 7 rozdziale, wersecie 3, albo w Zachariasza, 7 rozdziale, wersecie 8, bo tłumaczenia Biblii różnią się w tym miejscu numeracją, różnią się numeracją wersetów. W każdym razie, Żydzi obchodzili post w tym miesiącu. Później tego samego dnia miała zostać zniszczona druga świątynia. Tak więc współcześni Żydzi poszczą 9 ab, czyli w dniu, w którym zaczęła się palić świątynia w roku 70 naszej ery. Elul to szósty miesiąc w kalendarzu religijnym, a dwunasty w świeckim. Ten miesiąc wypada na przyłomie sierpnia i września. Ta nazwa, Elul, pochodzi z Babilonu i prawdopodobnie oznacza żniwa lub miesiąc żniw. W tym miesiącu zbierano daktyle, figi i winogrona. Gdy Mojżesz wysyłał dwunastu zwiadowców na przeszpiegi do ziemi obiecanej, przynieśli oni właśnie winogrona. W księdze Lip, trzynasty rozdział, werset dwudziesty czytamy. I przybyli aż do doliny Eszkol i ucięli tam gałąź krzewu winnego z jedną kiścią winogron i nieśli ją we dwóch na drążku. Nabrali także nieco jabłek granatu i fig. Wygląda więc na to, że Jozue i Kaleb oraz dziesięciu innych światowców szpiegowali ziemię obiecaną właśnie w miesiącu Elul. Prorok Ageusz zaczął zachęcać Żydów do dokończenia świątyni właśnie w tym miesiącu. W Ageusza pierwszym rozdziale pierwszym wersecie czytamy: Drugiego roku króla Dariusza, w szóstym miesiącu, pierwszego dnia tegoż miesiąca, doszło przez proroka Ageusza do Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i do arcykapłana Jozłego, syna Jehosadaka, słowo pana tej treści. Z kolei w ostatnim wersecie tego rozdziału, czyli w Ageusza, pierwszym rozdziale, 15 wersecie, czytamy czytamy o tym, że 24 dnia miesiąca 6, czyli miesiąca Elul, ukończono odbudowę świątyni. Także Nehemiasz wspomina o tym, że właśnie w tym miesiącu odbudowano mury Jerozolimy. W Nehemiasza, 6 rozdziale, w wersie 15, czytamy. A mur został wykończony 25 dnia miesiąca Elul w ciągu 52 dni. Jest to jedyne miejsce w Biblii, gdzie użyto nazwy Elul. Jednak ten miesiąc nie kojarzy się tylko z odbudową. W Ezechiela ósmym rozdziale wersecie pierwszym czytamy: Gdy w szóstym roku, w szóstym miesiącu, piątego dnia tego miesiąca, siedziałem w swoim domu, a starsi judcy siedzieli przede mną, spoczęła tam na mnie ręka wszechładnego pana. Czyli właśnie 5. Elul prorok Ezechiel dostał wizję. Dostał wizję o tym, co złego dzieje się w Jerozolimie. Dowiedział się wtedy także, że Jerozolima zostanie zniszczona. Tishri lub Etanim to był siódmy miesiąc w kalendarzu religijnym i pierwszy w kalendarzu świeckim. Nazwa pochodzi prawdopodobnie z języka akadyjskiego i znaczy początek lub zaczynać. Pasuje to do informacji story, że pierwszego Tishri zostali stworzeni Adam i Ewa. Hebrajska nazwa Etanim znaczy prawdopodobnie wciąż płynące. Chodzi chyba o potoki, których było sporo o tej porze roku. Ten miesiąc Tishri przypadał na nasz wrzesień i październik. W tym miesiącu było sporo świąt. W liczb 29:1 czytamy: w siódmym miesiącu, pierwszego dnia miesiąca, będziecie mieli uroczyste ogłoszone święto. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Będzie to dla was dzień radości przy dźwięku trąb. Pierwszego dnia tego miesiąca więc trąbiono. W ten sposób jednak zaczynano każdy miesiąc. Być może więc pierwszego Tishri trąbiono dłużej niż pierwszego dnia innych miesięcy. Z kolei 10 Tishri przypadał dzień przebłagania, a od 15 do 21 Tishri odbywało się święto szałasów, nazywane też świętem namiotów. Występuje tam hebrajskie słowo Sukot, które tłumaczy się na szałasy albo namioty. Najważniejszym z tych świąt był 10 Tishri, który po hebrajsku nazywa się Yom Kippur. Słowo jom znaczy dzień, a kipur można przetłumaczyć na pokutę lub sąd. Tak więc Yom Kippur to Dzień Pokuty, albo popularnie w Polsce określa się to jako Dzień Sądu, co jednak jest błędem. W 1973 roku 10 Tiszli przypadało na 6 października. Żydzi jak zwykle obchodzili wtedy święto, gdy niespodziewanie zostali zaatakowani przez Egipt i Syrię. Żydzi byli całkowicie zaskoczeni, bo świętowali, tak więc siły egipskie i syryjskie przez dwa dni parły naprzód. Później jednak Izraelici przyjęli inicjatywę i ostatecznie wyparli Syryjczyków, a Egipcjan zmusili do podpisania pokoju. Ta wojna jest dzisiaj znana jako wojna Jom Kippur. Według naszego kalendarza zaczęła się ona 6 października 1973 roku, ale według kalendarza żydowskiego zaczęła się 10 Tishri, czyli właśnie w święto Yom Kippur. Warto jednak pamiętać, że przed wyjściem z Egiptu ten miesiąc był liczony jako pierwszy miesiąc. Na przykład w rodzaju w 8 rozdziale 13 wersecie czytamy. W 601 roku, w miesiącu pierwszym, pierwszego dnia tego miesiąca, wyschły wody na ziemi. Zdjął tedy Noe dach arki i zobaczył, że powierzchnia ziemi obeschła. Noe miał zdjąć dach arki w miesiącu pierwszym, pierwszego dnia tego miesiąca. To było jednak przed przesunięciem początku roku na miesiąc Nisan. Tak więc chodziło tutaj, w tym, w tym wersecie, chodziło o miesiąc Tishri, który był wtedy właśnie jeszcze pierwszym miesiącem. Zasada jest prosta. Miesiące w Księdze Rodzaju są liczone od Tishri, a w pozostałych księgach biblijnych są liczone od miesiąca Nisan. Tak więc pierwszy miesiąc w Księdze Rodzaju to miesiąc Tishri, a w pozostałych księgach pierwszy miesiąc to Nisan. Heshwan lub Ból to był ósmy miesiąc w kalendarzu religijnym lub drugi w świeckim. W języku akadyjskim Heszwan znaczy po prostu ósmy miesiąc. To nazwa przyjęta po niewoli babilońskiej. Wcześniej ten miesiąc nazywał się ból, co znaczy plon lub urodzaj. Miesiąc ten przypadał gdzieś od połowy października do połowy listopada. Ten miesiąc jest mocno związany z potopem. W Księdze Rodzaju, 7 rozdział, werset 11 czytamy w roku 600 życia Noego w miesiącu drugim 17 dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba. Przypominam, że w księdze rodzaju Heszwan był drugim miesiącem, a w pozostałych księgach ósmym. Tak więc potop miał się zacząć siedemnastego Heszwan i wtedy Noe wszedł do Arki. Kiedy z niej wyszedł, w Rodzaju 8.14 czytamy, że było to rok później, 27. Heszwan. Tak więc według Biblii przebywał w Arce rok i 10 dni. W Księdze Rodzaju, rozdziale 5, są podane lata życia kolejnych potomków Adama, aż do Noego. Wszyscy czytający ten rozdział z reguły zwracają uwagę na metuszelacha, zwanego też metuzalemem który według Biblii żył najdłużej, bo aż 969 lat. Wyliczenia z tej księgi prowadzą do wniosku, że umarł on w tym samym roku, w którym Noe wszedł do arki. Czyżby więc według Biblii zginął w potopie? Biblia na to pytanie nie odpowiada, ale tradycja żydowska twierdzi, że Metuzalem zmarł 11 hezwan, czyli 6 dni przed potopem, który, jak mówi Biblia, miał wypaść 16 hezwan. W poprzednim miesiącu Tishri przypadało święto namiotów od 15 do 21 Tishri. Gdy po śmierci Salomona rozpadło się jego królestwo na dwie części, królem tej północnej części został Jeroboam. Mówiłem o nim w pierwszym odcinku tego podcastu. Jeroboam ustanowił podobne święto, ale w kolejnym miesiącu, czyli w miesiącu Heszwan. W Pierwszej Królewskiej 12 rozdział 32 czytamy Nadto ustanowił Jeroboam w ósmym miesiącu, 15. dnia tegoż miesiąca, święto na wzór święta, jakie było obchodzone w Judze i składał ofiary na ołtarzu. Tak więc w południowym królestwie Judy obchodzono święto namiotów 15 do 21 Tiszli, a w północnym królestwie Izraela obchodzono podobne święto, prawdopodobnie od 15 do 21 Heszwan. W Biblii jest tylko raz użyta nazwa tego miesiąca. W I królewskiej, szósty rozdział, werset 38 czytamy o tym, jak Salomon zbudował świątynię. A wykończono świątynię we wszystkich jej częściach i ze wszystkim, co do niej należało, w roku 11 w miesiącu ból, który jest ósmym miesiącem, czyli budował ją 7 lat. Ból to była właśnie ta hebrajska nazwa, zastąpiona po niewoli babilońskiej akadyjską nazwą Heszwan. Współcześni Żydzi, pamiętając rocznicę wydarzeń, stosują właśnie ten kalendarz biblijny. Na przykład w 66 roku wybuchło powstanie w Judei. Rzymskie wojska pod wodzą Cestiusza Gallusa oblegały Jerozolimę. Później Rzymianie się wycofali w kierunku Syrii. Żydzi podążyli za nimi i pokonali te wojska rzymskie w wąwozie Beth Horon. Wydarzyło się to 8. Heswan 66 roku naszej ery i ta data właśnie jest dzisiaj obchodzona jako rocznica tego święta. 8. heszwan, bitwa w wąwozie bet -Horon. Wyszła mi dość długa audycja, a nie wymieniłem wszystkich rocznic przypadających na te miesiące. Ab, Elul, Tishri i Ab to piąty miesiąc. Według Józefa Flawiusza zarówno pierwsza jak i druga świątynia zostały zniszczone, spłonęły doszczętnie właśnie w tym miesiącu. Elul to szósty miesiąc, w którym zbierano winogrona. Właśnie w tym miesiącu Mojżesz wysłał dwunastu zwiadowców, w tym Jozułego i Kaleba. Tiszi to siódmy miesiąc, w którym przypadał Dzień Przebłagania oraz Święto Szałasów, po hebrajsku Sukot. Heshwan to ósmy miesiąc, w którym miał zacząć się potop i rok później w tym miesiącu miał także się skończyć potop. Dziękuję wam za wysłuchanie. W następnym odcinku postaram się omówić ostatnie 4 miesiące, czyli Kislew, Tebet, Szebat oraz Adar. Będzie także mowa oczywiście o 13. miesiącu nazywanym Beada. Ale to w następnym odcinku, a więc do usłyszenia.